Miało być piłkarskie święto, a wyszła stadionowa zadyma. W Kurierze na początek wyjazdowy mecz Polonii Warszawa z KS Łomianki. Mecz przerwany przez pseudokibiców czarnych koszul i Legii. Były wyzwiska, chuligani na murawie i armatki wodne w akcji. Na razie policja informuje o 6 zatrzymanych. Panowie, siadamy do autokaru, jedziemy do autokaru, panowie. Obrazki nie pozostawiają wątpliwości. Ucieczka piłkarzy i trenerów Polonii Warszawa była wskazana. Liczba funkcjonariuszy prewencji, a także telewizyjnych kamer pokazuje, że nie był to zwykły mecz czwartej ligi. Niestety na pseudokibicach KS Łomianki i Legii nie zrobiło to większego wrażenia. Obraźliwe transparenty, rzucanie petard na boisko, a nawet wdarcie się jednego z kiboli na murawę. To zdaniem delegata Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i głównego sędziego spotkania przesądziło o przerwaniu spotkania przed zakończeniem pierwszej połowy. Szkoda, że piłkarskie, można powiedzieć, święto, tak? Na Mazowszu, bo tak trzeba to nazwać, jest zakłócone właśnie przez osoby trzecie, niezainteresowane w ogóle. Kiedy kibole zorientowali się, że mecz nie zostanie dokończony, ruszyli na kordon policji oddzielający ich od fanów Polonii. Do starć między zwaśnionymi stronami nie doszło, bowiem kibice czarnych koszul nie zostali wpuszczeni na stadion. Dlatego kibole z Łomianek i Warszawy zajęli się walką z policją. Po godzinie sytuacja została opanowana. Na czas na podsumowanie akcji to tak naprawdę przyjdzie. Ja jestem zadowolony z tego, panie redaktorze, że w tej chwili jest tutaj bezpiecznie. Pan ze mną nagrywa materiał praktycznie na płycie boiska. Nie widzę, żeby tu się coś złego działo. W najbliższych dniach Mazowiecki Związek Piłki Nożnej podejmie decyzję o walkowerze na korzyść Polonii. Do momentu przerwania spotkania czarne koszule prowadziły 2-0.